cerna kula. Ta ryba jest potężna. To sprawdziło się na bananie. Dzisiaj jesteśmy na łowisku No Kill, tak zwany banan w Nieznanowicach. Świetne łowisko, bardzo dobrze przygotowane stanowiska, więc zaczynamy. Na dzisiaj przygotowałem dwie gliny. To są ciężkie gliny, takie, do których jak się doda troszeczkę wody, to momentalnie łapią i robią się po prostu pancerne. Taktyka będzie taka, żeby zrobić taką jak najbardziej martwą, stabilną zanętę. Żeby nic tam nie fruwało za bardzo, żeby to leżało na dnie i czekało, aż ryby przyjdą. Z tego względu, że jest tutaj bardzo dużo drobnej ryby, wzdręgi, takie małe kleniki, które bardzo przechwytują przynętę i zanim to spadnie do dna, to oskubie tą przynętę i praktycznie na dnie leży coś mało apetycznego dla większych ryb. Ta powinna leżeć stabilnie i po prostu poczekamy, aż przyjdą do tego ryby. Ta glina jest taka półsucha, nie może być zbyt wilgotna, bo ciężko jest ją przetrzeć przez sito. Sprawdzę, czy nie ma jakichś grubych kawałków. To jest trochę inna glina, heavy feeder. Konsystencja jest bardzo podobna. Teraz podzielę tą glinę na dwie równe części. Mniej więcej po 2 litry gliny jest. Spróbuję to przetrzeć. Jak będzie ciężko szło, to nie będę przecierał. To jest tak zwany TTX, czyli inaczej makuch kukurydziany, który z 2 czy 3 godziny wcześniej namoczyłem. Pod spodem jest ta glina, tak? 2 litry gliny. Ostatnio byłem tutaj, przyjechałem tak na próbę, zobaczyć, jakie ryby tu biorą. Również miałem TTX-a, ale podałem go luzem takiego namoczonego z kubka. Niestety tyle było tej drobnej ryby, głównie kleniki, że po prostu przynęta nie dochodziła do dna, była cały czas przechwytywana. Dlatego teraz zrobimy taką całkowicie martwą, doklejoną zanętę na dnie położymy i będziemy czekać, aż przyjdą większe ryby. Jak widać, na razie jest to taka niejednorodna mieszanka gliny z TTX-em. Dodam do tego trochę topionych pinek, tak? Pinki są wyciągnięte prosto z wody, więc ta woda troszeczkę zwilży nam glinę i zacznie ta mieszanka nam się kleić. Zrobimy taką bardziej klejącą zanętę. Teraz tą mieszankę jeszcze domoczymy wodą. Zrobimy to sprayem, żeby nam tak zbytnia ciapa się z tego nie zrobiła. Teraz to jest takie pancerne, kleiste i tak wystarczy moim zdaniem. Do tej drugiej gliny dodam mrożonego Jokersa. To jest ruski Jokers, mrożony, bardzo ładny, jaskrawy. Używam w tej chwili, jest mrożony z tego względu, żeby nie pracował nam w wodzie, żeby nie przyciągał tych drobnych ryb. Z tego również zrobimy taką wilgotną i dobrze klejącą się zanętę. Niewiele wody było potrzeba, żeby ta glina nam złapała i zrobiła się taka pancerna kula. I to sobie będzie leżało na dnie. Mam nadzieję, że nam się za bardzo nie utopi w mule, ale ryby to znajdą. Część kukurydzy zmielimy, a część zostawimy do nęcenia i do zakładania na haczyk. Kupiłem dwie paczki dżownic. Będą na haczyk, ewentualnie można je dociąć i podać do zanęty. Nie ma tego dużo, ale czasami kilkanaście kawałków dżownic może przyciągnąć nam rybę. To byłoby na styk. Podniosłem spławik, czyli mam przygruntowane jakieś 30 cm. Odogniatam, żeby to sobie leżało. Nic tam nie fruwało. Część zanęty, konkretnie tej gliny Jokersem mrożonym, podam z kubka. W takiej formie mocno sklejone kuleczki z dużą ilością Jokersa. Teraz tę glinę z TTX-em i stopionymi pinkami podam z ręki. Podawanie z kubka jest dosyć męczące i tak na treningu to się nie zawsze chce podawać to wszystko z kubka. A poza tym słyszałem, że ryba lubi też, jest przyzwyczajona do dźwięków padającej zanęty i to przyciąga ryby. Zobaczymy. Z tego względu, że dużo jest tutaj wędkarzy i zawodów robionych na federka, na metodę, gdzie ryba kojarzy takie plumnięcie ołowiu z zanętą jako jedzenie. W nęcaniu kubkiem warto co jakiś czas sprawdzić, czy nie są luźne części. Dlatego, że przy przesuwaniu na tych rolkach i wyciąganiu wędki do siebie, te części potrafią się zluzować, przesunąć i możemy tak złamać wędkę. Założę kukurydzę, jedno ziarnko i dam topionego dużego robaka.
Leszczyk wziął z opadu. Zestaw nie doleciał do dna. A nawet ładny. Dwie śruciny, które podałem przy dnie, są podnoszone przez leszcze i wszystkie biorą, wystawiając na tym spodzie. No, wszystkie są jak spod sztancy, takie same. Mówisz, że będzie tego lepiej, jak się położy? No dobra, spróbujemy. Tak, zrobi spod jest 5 cm. Ale to małe haczyki masz, tak? Nie, haczyki mam dziesiątki, dwunastki. Spróbuj tak troszeczkę podnieść najwyżej, tak wiesz, przyciągnąć tak parę centymetrów. Mam te na 125, mam większy haczyk. Kupię 14 haczyk, gdzie my tutaj mamy? Fajny leszczyk, bo tak przymurował. Ławik wystawił jak zwykle. No zobaczymy. Tutaj, o. Najgorsze jest to, że ja teraz zmieniłem przypon na 125 ze 145. Chorupka. Chorupka. Nie chcę uciec od brzegu. Jeśli to karp, no to teoretycznie powinien uciec mi gdzieś tam daleko. Szkoda, że nie mam żyłki 145, bo 125 może być za słaba chora. A teraz zaczął świrować. Ajajaj. Jeszcze jest za wcześnie. Ale wygina wędkę. No. I co? Idzie? Idzie, ale jeszcze za wcześnie. Guma jest bardzo napięta, a muszę trochę popuścić mu, żeby guma pracowała, bo on jak szarpnie, to mi po prostu zerwie wszystko. A, no nie to. Ale fajnie. O, ojejkuś. Zaraz go zważymy. Nie jest jakiś wielki karp, ale myślę, że ze 2,5 kg ma, no. Około 4-5 będzie miał. Wezmę go tak w koszyku. Odkręcę koszyk, bo i nie odkręcę. 2600 ma, czyli nie jest jakiś tam duży, ale waleczny. Tam ile 2600 było, tak? Czyli 2300. No, lekko ponad takie. W zawodach Grand Prix Polski w Częstochowie miała miejsce bardzo kuriozalna sytuacja. W dniu zawodów, 5 minut do losowania, sędzia główny ogłosił, że zawody odbędą się zgodnie z jakimiś nowymi zasadami, nowymi regułami. Nikt nie wie jakimi, miało chodzić o jakieś zmiany limitów zanęt. Zawodnicy zgłaszają się jakiś miesiąc przed zawodami, dokonują wpłat za zawody. Regulamin jest już ustalony na początku roku. Zamawiają zanęty, robactwo. Trenują według jakichś ustalonych zasad. Dzień wcześniej przed zawodami już zanęty sobie przygotowują, pakują wiadra, przygotowują limity. Rano, 5-6, powiedzmy sobie, przyjeżdża towar, czyli tak zwane robactwo, za które trzeba zapłacić. Niektórzy zawodnicy już sobie to pakują do pojemników limitowych, żeby zmieścić się w limitach. I nagle 5 minut do losowania. Sędzia główny ogłasza, że zawody odbędą się według jakiegoś innego regulaminu, którego nikt nie zna. Awantura trwała jakieś 5-10 minut. Epitetów nie będę tutaj przytaczał. Sprawa otarła się po prostu o bojkot zawodów. Chcieliśmy się wszyscy zwinąć i zostawić sędziego jako jedynego bohatera tych zawodów. Sędzia główny mówi, że będziemy łowić według innych regulaminów. No to jest po prostu niedopuszczalne. Odwołał decyzję swoją jednogłośną i przeprosił zawodników. Na drugi dzień zawody zostały opóźnione o pół godziny w wyniku spóźnienia się pewnej osoby. Proszę sobie dopowiedzieć, kto się spóźnił te pół godziny. Ryba tym razem leszcz, bo wyszedł ładnie na powierzchnię. Zobaczmy. No leszczyki całkiem inaczej walczą, żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie walczą. W porównaniu do tego karpia. Jakieś takie płetwy ma poszarpane, nie? Ta lewa płetwa. Tym razem ten leszcz wciągnął przynętę, wciągnął pławik na dno. Wszystkie poprzednie ryby były złowione poprzez wystawienie całego praktycznie z pławika z korpusem na powierzchnię. Sporo też było takich brań, gdzie ten spławik został wywalony zacięłem i niestety kukurydza została ściągnięta. Łowię tutaj na boczny slot, z tego względu, że trafiają się karpie właśnie, tak jak ten, którego złowiłem. Dużo łatwiej jest po prostu tym slotem. Guma to jest 2,1 bodajże dajwa, wypełniona płynem. Tutaj te karpie nie są takie duże. Gdy mamy jakiegoś dużego karpia, to wtedy
ta guma jest wyciągana. Tu powoli przechodzi ta guma przez ten koreczek taki spowalniający i wyciąga nam tą gumę spod tej recepturki. A no po prostu mamy dłuższy kawałek gumy. O kurczę. Zmieniłeś ten przypon? Nie. Ta ryba już jest potężna, nie ma 145. Wow. Powinna być większa albo jest przycięta, bo rozmawialiśmy, a w tym czasie wyjechała po prostu wędka. Poczułem, że mi wędkę wyrywa, więc no spróbujemy ją wyholować. No. Poza mnie karp. A jak tamten? Tamten koło nóg tam pływał i pływał i nie można było wyciągnąć. Ten wyjechał, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. No i żeśmy tą rybę wyhamowali, przynajmniej tą w pierwszą fazę, która jest najtrudniejsza, więc jest szansa, że... może nie. Chodź, teraz w krzaki nam wejdzie. O ten co? Cholera w krzaki wchodzi, nie damy rady. One wiedzą, że gdzieś mogą się tutaj schować. Ale ten, zobaczcie, wychodzi szybciej na wierzch. Jest chyba takiej samej wielkości, tylko po prostu jest bardziej zadziorny. Jak on złapie powietrze raz, dwa razy, już będzie łatwiej. Nie wiem, czy nie jest mniejszy od tamtego. Myślałem, że będzie większy. Myślałem, że jakiś kilkukilowy będzie. Ale dobra, ufmy go. A pojechał, mało mi nie wyrwał wędki z rąk. Ten karp jest mniejszy, ale był bardziej waleczny. Mało mi nie wyrwał wędki z rąk. Myślałem, że jest jakiś dużo większy. Tutaj mamy glinę z tym TTX-em, którą podałem na początku, ale jakoś tak zaparkowały mi leszcze, nie było karpi. Natomiast oczywiście standardowo, w momencie, kiedy podałem siekaną kukurydzę do tej zanęty, trzy takie kule zrobiłem. Od razu pojawiły się karpie. Dwa karpie przed chwilą złowiliśmy. Na trzeci się spiął niestety i splątał zestaw. Teraz zmieniłem zestaw na lżejszy, zobaczymy. Może jeszcze jednego karpia złowimy. No w każdym razie widać, jak to bumbluje, to są cały czas prawdopodobnie karpie. Taktyka generalnie sprawdziła się, czyli ta glina, taka troszeczkę jest wyschła, czyli coś sobie będę moczyć. O tak. Taka glina z jokersem i jeszcze pinki dorzuciłem w międzyczasie, jak donęcałem. Plus właśnie coś takiego, czyli ten TTX z gliną, taką też tą pancerną, plus siekana kukurydza. No to sprawdziło się na bananie i ryby bardzo fajnie biorą. Strzelę jeszcze z kukurydzy kilka razy. A czym konkretnie? Leszcze. A leszcze. No cóż, tak jak ostatnio zrobiłem, strzeliłem z kukurydzy, leszcze zareagowały. Dobra. Ale bardzo długo, powolutku wciągał ten spławik. Kurczę, na samą kukurydzę chyba lepiej biorą. Zaraz zobaczymy. Zapniemy jeszcze robaka i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale wyjechał. I co, kukurydza z tym robakiem też jest niezła. Jest chyba, ale waleczny. Ale jak gumę wyciągnął całą. Zobaczmy, co to za ryba. Może przycięty jest. O kurczę, chyba nie jest duży. Ale walczy skurczybyk. Ale gumę nam wyciągnął. Chodź. A nie jest duży. Przypon mamy 145, główna żyłka 0,165, więc zerwać się nie zerwie, ale ten karp też jest taki jak te poprzednie. Tam z tumami. Odczepiliśmy go, zobaczcie. Haczyk jest taki. I co powiedziałem, że że najlepiej biorą na samą kukurydzę. No i chciałem sprawdzić. Dopiłem do kukurydzy robaka białego, dużego, topionego. I od razu wzięła ryba. Łowienie uważam za udane. Złowiłem kilka karpi, trochę leszczy. No jakieś wzdręgi były. Największy karp to był ten 2,5 kilo sazan. Najśmieszniejsze to, że on jakby najmniej walczył, może długo walczył, ale nie odjechał tak jak te mniejsze karpie, które sprawiały wrażenie dużych, bo wyciągały prawie całą gumę. Tak jak na początku powiedziałem, w zeszłym tygodniu przyjechałem tutaj sprawdzić to łowisko. Nie połowiłem, złowiłem kilka leszczy, nie miałem żadnych karpi. Natomiast zamęczyły mnie te małe kleniki, które przechwytywały, ciągle jedzenie przechwytywały. Więc wniosek był taki, że ta zanęta musi być właśnie tak mocno doklejona,
tak jak to zrobiłem tutaj i pokazałem. I praktycznie nie miałem problemu z tymi mniejszymi rybami. Były fajne ryby, leszcze, karpie, więc taktyka była udana i warto coś takiego przemyśleć na swoje łowienie. Cała frajda jest w holowaniu tych karpi właśnie na tyczkę, bo przy innych metodach, gdzie jesteśmy ustawieni na duże karpie, no to nie ma problemu. Tutaj co prawda mam ten boczny slot, ale też no nie jest to typowo karpiowy sprzęt, bo nawet top nie jest karpiowy. Więc trzeba troszeczkę się namęczyć przy holowaniu. Trzeba to robić z czuciem. Zapraszam więc do subskrybowania kanału. Zobaczmy, jak radzi sobie Bartek. On tutaj bardzo dużo czasu spędza i łowi duże ilości ryb, więc na pewno coś złowi.